i znalazł się pociąg. Jesteśmy na Łódź Pabianicka i właśnie przyjechał pociąg. Ostatni. Kutno. On nie ma rusztelek. Zaraz chyba rozłoży, prawda? Rozłożony. A z tyłu jest złożone. A z tyłu jest złożone? Mhm. I są światełka. Z tyłu? No, tak się... Jedzie! No nie mów, dwa są, ale mamy szczęście dzisiaj. Jedzie drugi, z drugiej strony. A ten... Się go nie zasłaniaj. Jedzie. A ten rusza. Oho, ho, będą dwa. Ale ekstra. A ten widać. Ten widać. Ale on skręci na pewno. On skręci na pewno. Nie ma za bardzo wyjścia. On skręci. Tatuś. Tak? Nie zasłaniaj. Co ty? Chodź, stań z drugiej strony. Nie, nie, nie. Tu, tędy. Tędy. Tamten przejechał. Dobra, tu mamy ten, a tu mamy też taki fajny widok. Z kościołem. No. Tak? Tam musi coś przyczepić. Co przyczepić? Wagon do haka. Tu do tego haka przyczepiamy wagon? Tato, on nie zamienił światełka. No dlaczego miałby zamienić światełko? Jedzie cały czas w tamtą stronę. No, zgadza się. Znaczy, tu ludzie czekali na pociąg i pojechali tym pociągiem. Już nie widać. Już nie widać. Pa, pa, pociągi. Czekamy na następny? Nie, już idziemy do sklepu. A po co idziemy do sklepu? Po przekąskę? Brzmi jak plan. Dzieci są głodne. Dzieci są głodne? Nie, no nie mogą być moje dzieci głodne. Idziemy coś zjeść.